Uniwersytet Papieski to ponad 600 lat tradycji, wielkie osobistości wśród rektorów i profesorów. Wspomnijmy chociażby kardynała Karola Wojtyłę, świętego Jana Pawła II. Ale przede wszystkim uniwersytet to my, studenci 6 wydziałów. Nauk społecznych, teologicznego. Teologicznego sekcja w Tarnowie i filozoficznego. Historii i dziedzictwa kulturowego oraz prawa kanonicznego. Dołączcie do nas i razem przeżyjmy te 5 lat niesamowitej przygody. Bo studia to nie tylko nauka. Razem będziemy się bawić i zakuwać po nocach, śmiać się i płakać, przeżywać porażki i odnosić pierwsze sukcesy. Zapraszamy do studiowania w samym sercu Krakowa. Nasza uczelnia nadaje dyplomy uznawane w całym świecie, nie zapominając o duchowym rozwoju studentów. Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie swoimi korzeniami sięga zamierzchłej przeszłości, mianowicie utworzenia pierwszego na ziemiach polskich Wydziału Teologicznego w 1397 roku. Jan Paweł II już jako papież doprowadził do utworzenia w 1981 roku Papieskiej Akademii Teologicznej, która znowuż po wielu latach, w roku 2009, stała się Uniwersytetem Papieskim Jana Pawła II w Krakowie. Nasza uczelnia jest stosunkowo niewielka w porównaniu z wielkimi uniwersytetami, które rozwijają wszelkie inne wydziały i kierunki, ale to też może być zaletą. Wszyscy profesorowie, pracownicy mogą się rzeczywiście osobiście poznać. Liczba studentów, liczba profesorów pozwala nam na kontynuowanie najlepszych tradycji uniwersyteckich z czasów, kiedy uniwersytety powstawały w średniowieczu, czyli brak anonimowości, ta bezpośrednia relacja profesora i studenta, czyli mistrza i ucznia. To pozwala nam realizować taką personalną relację międzyludzką, która myślę jest podstawą wszelkich studiów, zwłaszcza humanistycznych. Chyba każdy student pamięta swój pierwszy dzień na uczelni. Ja na przykład przez pierwsze 2 tygodnie wysiadałem 2 przystanki za wcześnie, bo nie wiedziałem, że mój tramwaj jeździ przez Plac Wszystkich Świętych. I pewnie nie wyobrażałeś sobie, jak będzie wyglądało te 5 lat studiów. Na pewno nie spodziewałem się, że Ciebie to spotkam. Jesteśmy na Franciszkańskiej 1. To właśnie tutaj kręci się cały medialny świat naszego uniwersytetu. I właśnie tutaj swoje pierwsze kroki stawiali ludzie, którzy dzisiaj sztukę dziennikarską opanowali do perfekcji. Na pierwszym roku studiów wszyscy byliśmy trochę zdystansowani. Każdy chciał się zaangażować w jakieś dodatkowe działalności, czyli dziennikarskie koło naukowe i powstająca dopiero telewizja, ale jakoś nie było odwagi. I pamiętam, że nawet paraliżował nas trochę ten casting do telewizji, bo no chcieliśmy do niej należeć, ale jakoś nie mogliśmy przełamać lodów. Ale w końcu, kiedy casting nadszedł, jakoś się przynajmniej ja otworzyłam i wtedy też postanowiłam zrobić swój pierwszy materiał. To był materiał o żeńskiej drużynie rugby. Pamiętam, że wtedy pojechaliśmy 5-osobową ekipą, chociaż spokojnie mogły jechać 3 osoby i spokojnie mogliśmy zrobić ten materiał w 30 minut, ale nie. Robiliśmy go 2 godziny. Był mróz, była zima i my na stadionie Wisły Kraków. No i później godziny na montażu i wtedy właśnie nauczyłam się, jak się robi materiały, a 1,5 roku później już Światowy Dzień Młodzieży i nasze własne autorskie programy. Studia dziennikarstwa i komunikacji społecznej w naszym uniwersytecie to jest odpowiedź na potrzeby naszych czasów.
odpowiedź na potrzeby młodych ludzi, którzy są już pokoleniem medialnym i mogą tutaj u nas rozwijać swoje talenty, swoje możliwości, swoje pasje, zdobywać praktyczne umiejętności medialne, które są potrzebne nie tylko w pracy zawodowej, co jest bardzo ważne, ale w życiu każdego człowieka. A zaczęło się to już ponad 20 lat temu. Od 10 lat prowadzimy studia licencjackie i magisterskie i dysponujemy nowoczesną infrastrukturą medialną. Akademickie Centrum Medialne, w którym teraz jesteśmy, to nowoczesne studia telewizyjne, studia radiowe, laboratorium mediów społecznościowych, laboratoria grafiki medialnej czy laboratorium fotograficzne. To jest nowoczesna infrastruktura jak na warunki akademickie, najnowocześniejsza w Polsce, z czego się chlubimy. A nasi absolwenci to fachowcy, którzy kończą studia przygotowani do pracy zawodowej w mediach i pracują w mediach centralnych, pracują w obszarze marketingu medialnego, pracują w obszarze public relations, w obszarze również edukacji medialnej. Zatem dumni jesteśmy z naszych absolwentów, z naszych studentów i zapraszamy do studiowania dziennikarstwa, studiowania nauk o mediach i komunikacji społecznej w naszym uniwersytecie. Składa się z trzech instytutów. Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej, Instytut Pracy Socjalnej oraz Instytut Nauk o Rodzinie. Nauki o rodzinie są to studia zajmujące się tematyką rodzinną oraz tematyką, która otacza sferę życia rodzinnego. Mamy bardzo dużo zajęć praktycznych i teoretycznych, m.in. zajęcia dotyczące interwencji kryzysowej, zajęcia dotyczące pracy z osobami niepełnosprawnymi, zajęcia psychologiczne, pedagogiczne, są to też zajęcia związane z etyką, bardzo różny zakres tematyczny. Możemy w nich poznać bardzo wiele tajników właśnie życia rodzinnego oraz tajników życia społecznego. Mówi się, że pierwszy rok jest najtrudniejszy. I rzeczywiście w moim przypadku tak było, bo zanim zdążyłem się w coś zaangażować, to pierwszy rok się skończył. Jak tam sesja? Zdałeś? Może lepiej nie rozmawiajmy o mnie przed kamerą. Sprawdźmy lepiej, co dzieje się na drugim roku. Jak tutaj pierwszy raz przyszłam, pierwsze zajęcia, bardzo mnie zaskoczyła kultura osobista wykładowców i takie podejście do studenta, bardzo takie przyjazne. Pierwsze dwa lata właśnie zaskoczyło mnie, że jest tak dużo filozofii i też języki specyficzne, hebrajski, grecki, łacina, z którą miałam troszeczkę problemu. I od trzeciego roku zaczęły się już takie fajniejsze przedmioty, dużo ciekawsze, takie jak na przykład patrologia z księdzem Baronem, z księdzem Gilskim, Stary Testament z księdzem Węgrzyniakiem, dogmatyka z księdzem Woźniakiem. To były takie zajęcia, na które czekałam cały tydzień. Bardzo mnie inspirowały do działania, do myślenia. A trzeci rok to już poważna praca naukowa, czy licencjat. Dokładnie, trzeba wybrać temat pracy promotora. Na studiach ciągle uczymy się czegoś nowego i tak też jest na trzecim roku.
pisałam pracę licencjacką i jednocześnie próbowałam swoich sił w JP2TV i jakoś nie kolidowało to ze sobą właśnie, wręcz przeciwnie. Wiedziałam, że muszę zrobić to, to, to i to i to robiłam. Cały nasz program jest nietypowy dla ludzi, którzy nie mają na co dzień styczności z filozofią. Wiele tych nazw niewiele nam mówi. Nawet metafizyka, prawda? To jest coś, co człowiek, który nie ma styczności z filozofią, jest dla niego całkowicie obce słowo. Na pewno ciekawym zagadnieniem jest retoryka i sztuka argumentacji. To przedmiot, który uczy nas, jak skutecznie i ciekawie przedstawiać swoje argumenty. Myślę, że wartościowa jest też logika. Logika, która uczy nas poprawnego myślenia i wykorzystywania tego poprawnego myślenia w praktyce. Wiele osób pociąga na przykład filozofia przyrody, gdzie poznaje się tajemnice świata, albo metafizyka, w której poznaje się tajemnice bytu. Dla mnie zawsze najbardziej interesująca była etyka, no i dlatego się w tym specjalizuję, gdzie ludzie poznają zagadnienia moralne, uczą się rozwiązywać moralne dylematy. Wydział filozoficzny oferuje co semestr unikalne wykłady monograficzne, one się już nigdy nie powtórzą. Ich tematy są dostępne na stronie internetowej. Co roku są inne i pozwalają rozwijać swoje zainteresowania. Dotyczą obszarów filozofii przyrody, filozofii Boga, etyki, metafizyki, ale też właściwie wielu innych. Ponadto na drugim stopniu, na studiach uzupełniających magisterskich, można wybrać jedną z trzech specjalności. To może być etyka stosowana, gdzie uczymy się praktycznie rozwiązywać dylematy moralne, gdzie ciekawym przedmiotem jest na przykład etyka biznesu, czy współczesne dylematy bioetyczne związane z etyką początków życia, końca życia, kwestia eutanazji, aborcji i wiele jeszcze innych tego typu zagadnień. To może być coaching, nowość na naszym wydziale. Specjalność, która przygotowuje do bardzo popularnego, obecnie świeżego zawodu coacha. Na tej specjalności jest wiele przedmiotów związanych też z psychologią. Studenci uczą się poznawać lepiej samych siebie i docierać też do innych ludzi. Może to być filozoficzne podstawy nauk kognitywnych, to jest trzecia specjalność, gdzie ludzie poznają na przykład działanie umysłu, jak rozwiązać problem ciało-umysł, body mind problem słynny. To może być wreszcie filozofia chrześcijaństwo, specjalność związana bardzo mocno z naszym chrześcijańskim dziedzictwem, w którym jesteśmy zakorzenieni. I filozofia systematyczna, najbardziej ogólna specjalność, w której każdy może rozwijać się właściwie w tę stronę, w którą ma ochotę się rozwijać. Kiedy pisanie pracy i obrona przychodzą do historii, to aż żal rozstać się z taką uczelnią i z takimi ludźmi. Dlatego zostałeś na magisterce. Czwarty rok to nowi ludzie i nowe wyzwania, a nam trafiło się to największe. Przygotowanie Światowych Dni Młodzieży. Na pół roku przed Światowymi Dniami Młodzieży nasze ekipy zaczęły produkować dwie serie, które co tydzień ukazywały się na antenie TVP Kraków. Były to Dzienniczek 2016 i SDM Wiadomości, które odniosły ogromny sukces też właśnie na tej krakowskiej telewizyjnej antenie i były bardzo szanowaną produkcją również przez sam komitet organizacyjny SDM-u, który wypuszczał te filmy regularnie na swoją stronę.
I po SDM-ie, co jest najważniejsze, nie zwolniliśmy tempa. Materiały naszych studentów regularnie wciąż pojawiają się oczywiście na stronie JP2TV. Działamy dalej, nie tylko tutaj na obszarze uniwersyteckim, realizując produkcję właśnie a propos wydarzeń uniwersyteckich, ale również materiały społeczne, polityczne, oczywiście religijne. Telewizja JP2TV jest najprężniej działającą telewizją uniwersytecką w Polsce. I myślę, że jest to udowodnione naszą pracą. Żadna inna telewizja uniwersytecka nie nadawała na żywo podczas Światowych Dni Młodzieży na antenie Telewizji Polskiej. Nasi reporterzy, operatorzy, montażyści działali jako pełnoprawne ekipy Telewizji Polskiej, TVP3 Kraków w tym przypadku, podczas Światowych Dni Młodzieży. I na co dzień też tak działamy. Mamy w JP2TV w pełni wyposażone, bardzo profesjonalnie wyposażone studio telewizyjne z greenboxem, sprzętem, mikserami do realizacji telewizyjnej, kamerami, profesjonalnym oświetleniem. Więc cóż, teraz pozostaje nam tylko czekać na nowy narybek, nową krew, nowych reporterów, prezenterów, operatorów, montażystów naszej telewizji. Więc bardzo serdecznie wszystkich zapraszam do studiowania na Uniwersytecie Papieskim. Zainteresowanych dziennikarstwem i dziennikarstwem telewizyjnym szczególnie zapraszam do telewizji JP2TV. Być może to Wy w przyszłości będziecie reporterami, prezenterami Telewizji Polskiej, Polsatu czy TVN-u. Mamy już takich absolwentów i Wy także możecie stać się udziałem tego sukcesu. Przede wszystkim uczelnia posiada profesjonalne studio telewizyjne. To tam nauczyłam się montować, robiłam swoje pierwsze materiały, nauczyłam się pracy przed kamerą. To studio telewizyjne i w ogóle studiowanie na tej uczelni przygotowało mnie do zdobycia pracy w dużej telewizji. Studiowanie na tej uczelni to nie tylko ćwiczenia, wykłady, ale przede wszystkim praktyka, która przygotowuje do zawodu. Pracownia Badań Konserwacji Tkanin Zabytkowych zajmuje się przede wszystkim działalnością naukowo-badawczą, ale także działalnością konserwatorską i działalnością dydaktyczną. W toku prowadzonych badań zajmujemy się głównie realizacją grantów naukowych, projektów badawczych, które dotyczą przede wszystkim inwentaryzacji tkanin zabytkowych znajdujących się w krakowskich kościołach i klasztorach. To jest jakby nasz ostatni projekt, który realizujemy w interdyscyplinarnym gronie naukowców reprezentujących różne dyscypliny nauk, także ścisłych. Celem naszych badań jest zebranie maksymalnej ilości informacji mających na celu wypracowanie tak naprawdę wspólnego interdyscyplinarnego języka, mającego przede wszystkim podłoże w datowaniu tkanin zabytkowych, także tych, które stanowią jakby tutaj podstawę budowania chronologii historii tekstyliów. W pracowni badań i konserwacji tkanin studenci mają możliwość odbycia staży, praktyk, gdzie osoby zainteresowane na przykład zdobywaniem wiedzy, jak również poszerzaniem swoich umiejętności, możliwości, udoskonalaniem tak naprawdę umiejętności manualnych, mają przestrzeń do realizacji. Inni studenci, zainteresowani bardziej tą stroną naukowo-badawczą, mają szansę pracy przy wyjątkowym zapleczu naukowym. Mam na myśli urządzenia optyczne, mikroskopy, które stanowią dla nas jakby podstawę do realizacji naszych zadań. Przy opracowywaniu strategii oceny stanu zachowania tkanin zabytkowych, jak również opisie ich technologii. Rok jest zupełnie inny niż wszystkie. Niby jeszcze studiujesz, a tak naprawdę już nie bardzo czujesz się studentem. I coraz mniej zakuwasz. Ale przecież ciągle jeszcze wiele jest do zrobienia, bo cały czas piszesz magisterkę i przygotowujesz się do obrony. No i zaczynasz się zastanawiać, co już udało Ci się osiągnąć, a czego się już nauczyłeś. Kierunek jest kierunkiem praktycznym. Kształcimy studentów, żeby byli muzykami praktycznymi w kościele, żeby dbali o
o dobro muzyki w kościele, o jej piękno, a więc żeby też no, kształtowali się w wrażliwości na prawdziwe piękno. Jeśli ktoś jest muzykiem i chce coś dobrego zrobić w kościele pod tym względem, ten kierunek najbardziej się nadaje. Tutaj taka osoba może znaleźć wszystkie potrzebne informacje, umiejętności, które posłużą mu w przyszłości do przygotowania tej muzyki w kościele, żeby ona była piękna, integralna i jak na najwyższym poziomie. Idziemy zaraz za Niemcami, dlatego że patrząc na to, co się dzieje w Europie, chociażby tylko patrząc po Europie, no to oczywiście, że muzyka kościelna dawno istnieje w kościele niemieckim, czy w kształceniu, w edukacji niemieckiej w ogóle na uniwersytetach. My przyjęliśmy ten wzorzec jako początek naszego myślenia o muzyce. Zaadoptowaliśmy go do polskich warunków i w Krakowie właśnie jako pierwsza powstał kierunek muzyka kościelna. I myślę, że to jest no, przyszłość. Mamy bardzo dużo praktyki i grę na organach, i emisję głosu, i dyrygowanie, ponieważ muzyk kościelny musi być przygotowany do tego, żeby przede wszystkim grać w kościele w czasie liturgii, ale też musimy prowadzić chór, dobrze śpiewać, żeby prowadzić śpiew w czasie mszy świętej czy innych nabożeństw. Dlatego jesteśmy tu bardzo dobrze przygotowywani do tego, poprzez indywidualne lekcje przede wszystkim, emisji głosu, dyrygowania. Wszyscy się znamy, właściwie większość czasu też spędzamy tutaj na prostej w naszym instytucie, więc uczymy się razem spędzamy przerwy i rzeczywiście znamy się wszyscy. Także nawet jeśli większość z nas też już gra w kościołach, więc jeśli jest jakaś potrzeba, żeby się zastąpić, to też bez problemu dzwonimy. Jest taka i taka potrzeba, przyjdźcie, pomóżcie, więc to jest bardzo, bardzo fajne. Też właśnie w tym środowisku organistów, muzyków kościelnych to jest też potrzebne, żebyśmy się tak wspierali nawzajem. Odkąd studiuję i odkąd tutaj przede wszystkim robię coś dla naszej telewizji uczelnianej JP2TV, udawało mi się czasami jakby zdobyć jakieś mniejsze lub większe osiągnięcia i między innymi z takim jednym, z których może nawet nie, że jestem jakoś bardzo dumny, ale bardzo się cieszę, kiedy o tym myślę i generalnie przynosi mi to bardzo wiele takich pozytywnych emocji, to nagroda w konkursie imienia Bartka Zdunka. To jest ogólnopolski konkurs dla młodych dziennikarzy, w którym zwyciężyłem razem z dziewczynami. W zasadzie to dziewczyny zwyciężyły, a ja razem z nimi, bo to one tworzyły ten program. Program Dzienniczek 2016, za który dostaliśmy właśnie tę nagrodę w kategorii Inicjatywa Roku. Program tworzyliśmy jakby dla Światowych Dni Młodzieży, przed Światowymi Dniami Młodzieży i dla Telewizji Kraków, dla telewizji w ogóle, TVP3, dla kanałów w całej Polsce, to znaczy jakby współpracowaliśmy tutaj z oddziałem krakowskim, to jest oczywiste, bo tutaj mieszkamy, natomiast emisja była na antenie całej Polski w kanałach TVP3. To był program, w którym pokazywaliśmy przejawy, a może nawet nie przejawy, tylko po prostu miłosierdzie w czystej postaci poprzez naszych bohaterów. Dostaliśmy nagrodę, tak, w ogólnopolskim konkursie. To było naprawdę bardzo, bardzo miłe, że ktoś to docenił. Ja oczywiście tworzyłem do tego programu zdjęcia i też trochę wstępny montaż robiłem. Tutaj oczywiście pomagano nam w TVP Kraków już jakby ostatecznie zmontować materiał. Oprócz tego no, były jakieś tam mniejsze czy większe sukcesy. Ostatnim to na pewno jest bilet do Panamy, który wygrałem w konkursie Moje SDM, organizowany tutaj przez Archidiecezję Krakowską i przez Telewizję Kraków. To był konkurs dla filmowców, amatorów, którzy stworzyli podczas Światowych Dni Młodzieży w Krakowie swój autorski film. Autorski i amatorski, czyli taki, w którym jakby nikt im nie pomagał, to znaczy jakby nie pracowała nad nim żadna ekipa i nie było tworzone na zlecenie żadnej redakcji czy telewizji, tylko po prostu ktoś zrobił go sam z siebie, tak jak ja właśnie stworzyłem podczas tych Światowych Dni Młodzieży sam taki film. On został nagrodzony tutaj, zdobyłem pierwsze miejsce i w nagrodę polecę na kolejne Światowe Dni Młodzieży do Panamy. Pięć lat minęło, jak jeden dzień. Czas najwyższy wejść na rynek. Rynek pracy oczywiście, który stoi przed nami otworem. Wierzysz w to? Ja w to nie wierzę. Ja to wiem.
Zapraszam na Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie.